Klaudia Szóstak, witam Państwa. Zapraszam na szczegóły prognozy pogody. W nocy zakres temperatur wyniesie od minus 10 stopni na Podlasiu, przez minus 9 stopni na Lubelszczyźnie, minus 5 i minus 4 stopnie na południu Polski, do minus 1 stopnia na ziemi lubuskiej oraz Pobrzeżu Szczecińskim. Słabe i przelotne opady śniegu pojawią się przede wszystkim na południu Polski, a także na północy. W centrum i na zachodzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Przejaśni się tylko w Białymstoku. Ciśnienie coraz wyższe, 1024 hektopaskale. Sprawdźmy jutrzejszą prognozę dla Europy. Piątek w Europie przyniesie opady deszczu w Atenach, Rzymie, Bernie, Lizbonie oraz w Dublinie. W Skandynawii pojawią się opady śniegu i niskie temperatury od minus 7 do 1 stopnia. W pozostałych stolicach 3 stopnie w Wiedniu, w Bernie, 13 w Rzymie, 3 w Bratysławie, 11 w Londynie i 17 w Lizbonie. Przejdźmy do prognozy pogody dla naszego kraju. Piątek w Polsce przyniesie słoneczną i pogodną aurę na południu Polski oraz na Lubelszczyźnie. Opady śniegu pojawią się w Bydgoszczy, w Gdańsku i w Rzeszowie. Do południa słabe i przelotne. W centrum oraz na zachodnich krańcach zachmurzenie umiarkowane, ale bez opadów. Najniższą temperaturę zanotujemy na Podlasiu od minus 5 stopni, minus 4 na Lubelszczyźnie, Warmii i Mazurach minus 3 na Mazowszu, minus 1 na południu. Najcieplej na północno-zachodnich krańcach od 0 do 1 stopnia. Wiatr umiarkowany, ciśnienie wyższe. Sprawdźmy prognozę pogody na 3 kolejne dni. W sobotę opady pojawią się na północy i na zachodnich krańcach Polski. Opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatury w granicach minus 2 do 2 stopni. Niedziela z przewagą pochmurnej aury w całym kraju oraz opadami przeważnie deszczu ze śniegiem na południu i w centrum. Temperatury nieznacznie wyższe do 4 stopni na Pomorzu. Poniedziałek przyniesie przeważnie deszczową aurę w Polsce. Deszcz ze śniegiem prognozujemy na północnym wschodzie. Temperatura maksymalna wyniesie 6 stopni na Pomorzu. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.